ciężko logicznie zrozumieć, dlaczego ludzie nazywają mnie prostytutką. Facet chciał, żebym skakała na materacu dmuchanym, żebym go pompowała, spuszczała z niego powietrze. Wiesz, ja nic nie musiałam tam robić erotycznego, oprócz tam leżenia na tym materacu, drapania go, a to papieroskiem go przepaliłam i tak dalej. Ale ogólnie bardzo sympatyczny facet. To był mega strach, stres tym, jak to wszystko się zaczęło rozwijać, bo jak ktoś mnie nie szanuje ze względu na to, że ja robię filmy czy pokazuję się na kamerkach, no to nie jest dla mnie żadna ujma, bo my też jesteśmy kobietami, które trzeba szanować, bo nie robimy nic złego, wiesz. Nie ukrywajmy, że to jakby nie było zarobek i cała ta twoja działalność, jak na tym wychodzisz? Cześć wszystkim, witamy serdecznie w podcaście Pomysł na siebie. Jest z nami dzisiaj Natalie Wayne, czyli aktorka filmów dla dorosłych, sex workerka, gwiazda jednym słowem. Cześć Natalie. Cześć. Jak tam? No dobrze, zestresowana troszkę jestem, no ale jest okej. Trzeba się wyluzować, nie ma się czym stresować. Będą trudne pytania dzisiaj. Damy radę. Jak to się u ciebie zaczęło przede wszystkim? Jak to się u mnie zaczęło, wiesz co, kiedyś już jak właśnie z tym moim partnerem biznesowym pracowaliśmy w Holandii, bo w Holandii też razem pracowaliśmy, żartowaliśmy sobie na temat tego, że kiedyś, o, może zaczniemy robić porno, może to, może tamto. Aha. No i generalnie to się skończyło na żartach. No ale też ponad rok temu wróciłam do Polski, no byłam zmuszona przez sytuację rodzinną. No i pracowaliśmy w tej Polsce, też razem poszliśmy do pracy, no wiadomo, gdzieś tam razem jest raźniej. No i nie mieliśmy, że tak powiem, najmilszych stosunków z naszym szefem, który był naprawdę dość nieludzki. Stwierdziliśmy, że co? No czas postawić na siebie. No i poszliśmy w to, po prostu. Jesteś w stanie coś więcej o tej przeszłości opowiedzieć? O tych trudnych sytuacjach, o tym szefie, jak to wyglądało mniej więcej? Wiesz co, jeśli chodzi o tego szefa, no to tam był przede wszystkim mobbing. Wiesz, takie bardzo nieludzkie traktowanie ludzi. To był człowiek, który przyszedł do tej pracy na stanowisko kierownicze z zupełnie innej firmy. On totalnie nie miał zielonego pojęcia, jak funkcjonuje nasz magazyn, jak to ma wyglądać krok po kroku, a próbował wprowadzać też swoje jakieś zmiany totalnie niepotrzebne, mega takie chamskie odzywki. Zero takiego spojrzenia na ciebie jak na człowieka. Ty byłeś tam po prostu pracownikiem i tyle, nie? No bardzo tak starał się też pod górkę robić. I zdecydowałaś pójść na swoje wtedy? Dokładnie. Ze swoim partnerem biznesowym, bo rozumiem, że nie jesteście razem, tylko jesteście partnerami typowo biznesowymi. Tak, tak. My jesteśmy też przyjaciółmi, my się znamy naprawdę, naprawdę, naprawdę długo i mówię, byliśmy w Holandii razem, pracowaliśmy w Polsce, tutaj razem pracowaliśmy. No i co? No i gdzieś tam ze względu na to, że się tak dobrze znamy, no to wiadomo, że ten biznes dla dorosłych był łatwiejszy, żeby razem go tworzyć. Zanim wejdziemy w jakieś głębsze, widzowie, szczegóły tego wszystkiego, to jeszcze, co cię pasjonuje poza tym? Co ty robisz w ogóle poza tą pracą? Wiesz co, ciężko mi robić na razie cokolwiek poza tą pracą, bo naprawdę zajmuje to każdy mój wolny czas, każdy niewolny czas, tak naprawdę, wiesz, od rana do wieczora zajmuję się dookoła wszystkim związanym z tą branżą. A tak poza tym bardzo lubię podróżować. Fakt, no nie podróżowałam jakoś wiele, ale mam te różne marzenia. Pasjonuję się też zwierzętami terraryjnymi, typu węże, jaszczurki, pająki, te sprawy, także w tej kwestii. Okej, czyli takie zainteresowanie. Ale mówisz, że ci to pochłania dużo czasu. To znaczy co? To są te nagrania, które robisz? Czy to są kamerki? Na czym w ogóle polega ta praca? Ja ogólnie zajmuję się i tworzeniem filmów. Porno właśnie w dwie osoby. Siedzę też na kamerkach właśnie popołudniami. Dużo, wiesz, dużo trzeba robić zdjęć. Różne filmiki, które, wiesz, widzowie zamawiają takie pod swój scenariusz. Naprawdę tego jest dużo. To tak człowiek sobie wyobraża, że to jest tylko seks. No super fajnie, prześpimy się, nagramy co nieco i tyle. A to tak wcale nie wygląda. Tu jest naprawdę dużo, dużo takich pobocznych spraw, które trzeba też ogarniać, nie? No właśnie ciekawi mnie, jak to wygląda od strony, wiesz, że tak powiem kamery. To ile to trwa tak naprawdę, takie powiedzmy nagranie końcowe, to ile to jest? Pół godziny, godzina? Jeśli chodzi o ten film taki ja z partnerem, totalnie zależy. Dużo jest zmiennych, dużo, wiesz, zależy od tego, czy wiesz, przy jednym ujęciu nam się uda nagrać dobrze tą scenę, czy wszystko widać, czy trzeba to nagrywać jeszcze raz, czy się w międzyczasie nie pokłócimy. Tak bywa? Tak, no tak, no tak bywa, wiadomo, no spędzamy ze sobą też dość dużo czasu, więc gdzieś tam jednak te spięcia są. No ale to mówię, czasami jest to godzina, a czasami jest to 5 godzin. Totalnie zależy. Trzeba to odróżnić, bo ludzie często mylą prostytucję z tym, co robisz.
Więc może po prostu powiesz, czym się to różni tak naprawdę, bo różni się bardzo, a wiele osób ci zarzuca po prostu bycie prostytutką stricte, nie? Tak, tak, to prawda. Generalnie no, różni to się naprawdę bardzo dużo, no bo jednak prostytutka umawia się z klientem na daną czynność, za daną czynność dostaje pieniądze, no i to jest prostytucja, tak? A ja uprawiam seks na filmach tylko z jednym partnerem. Wiadomo, są aktorki i aktorzy, którzy uprawiają z różnymi partnerami, ale to jest dalej aktorstwo i to są dalej nakręcanie filmów, a nie branie pieniędzy za to, że z kimś się przespało. Druga sprawa, no ja siedzę na kamerkach, to dalej nie są spotkania. Co jeszcze? No ciężko powiedzieć, wiesz, ja naprawdę... Dobrze powiedziane. Tak, mi jest ciężko logicznie zrozumieć, dlaczego ludzie nazywają mnie prostytutką, bo ja ani jednej rzeczy, która tak naprawdę jest tą samą, nie mogę znaleźć w jednym i w drugim, nie? To naprawdę się bardzo różni. To, co cechuje prostytucję, ty po prostu tego nie robisz. Dokładnie. Ale widzimy komentarze wielu z całym szacunkiem po prostu idiotów. No i ci idioci piszą takie bzdury, więc rozróżniajcie. Teraz Natalii wam właśnie wytłumaczyła. Co trzeba mieć na początek, żeby zacząć? Co trzeba mieć na początek? Chęci? Brak wstydu? Komputer? No, żeby ten film zlepić. Mhm. Ale jak się dobrze postarasz, jak telefonem nagrasz, to też sobie możesz albo go zlepić. Można zlecić. Nie? Albo można komuś zlecić, żeby to zrobił, nie? Ale generalnie ja robię wszystko sama nagrywam, wszystko sama lepię, sama zdjęcia i tak dalej, także to jest taka w 100% moja praca. Chęci. No wiesz, jestem w stanie w to uwierzyć, ale trochę też nie, no bo same chęci to mogą nie wystarczyć. Jakieś warunki fizyczne, jakość tego sprzętu pewnie też ma znaczenie. Znajomości mają znaczenie, nie mają? Myślę, że w każdej branży, jeśli teraz człowiek chce iść na swoje, znajomości mają znaczenie, natomiast ja tych znajomości nie miałam. Zaczynaliśmy tak naprawdę we dwoje sami, tyle co się tam dowiedzieliśmy, przeczytaliśmy w internecie. To się tak utarło, że sprzęt ma znaczenie, że penis musi być nie wiadomo jak duży i tak wiesz, dalej. Wiesz, że mówiłem o sprzęcie takim fotograficznym, tak? Ale okej, okay, no może być i taki sprzęt. Słuchajcie, tutaj różne rzeczy można różnie zrozumieć, także gadamy na tematy porno, także poszłam w tą właściwie stronę. Właściwie tak, nie? No to też, ale to co powiedziałaś tak samo, no taki sprzęt też ma znaczenie. Też ma znaczenie, ale też bardzo się utarło właśnie przez pryzmat porno z Ameryki, że facet musi nie wiadomo jak długo ten stosunek, że ten stosunek musi nie wiadomo jak długo trwać, że facet ma mieć nie wiadomo jak duży sprzęt, a to wcale tak nie wygląda, bo to jest wszystko tylko i wyłącznie tak pokazane w większości na filmach, także panowie... Nie stresujcie się, jest wszystko okej. Nawet jak macie mikrusa, to dacie radę. Dokładnie. No, ale a propos takich rzeczy, bo ludzie różnie lubią, tak? Jedni mniejsze, większe. Pewnie. Tak samo z piersiami czy coś. Najdziwniejsze fetysze jakie... Z jakimi ty się spotkałaś? Najdziwniejsze fetysze, z jakimi się spotkałam? Wiesz co, od razu zaznaczę, że żaden fetysz nie jest dla mnie czymś, co mnie odrzuca czy coś, no bo wiadomo, każdy gdzieś tam ma inne upodobania, ale co mnie najdziwniejsze spotkało, wiesz co, na przykład facet chciał, żebym skakała na materacu dmuchanym, żebym go pompowała, spuszczała z niego powietrze, wiesz, ja nic nie musiałam tam robić erotycznego, oprócz tam leżenia na tym materacu, drapania go, a to papieroskiem go przepaliłam i tak dalej, ale ogólnie bardzo sympatyczny facet, fajnie nam się... Pozdrawiamy, ciekawy fetysz, żeby podniecać się, jak ktoś obcuje z materacem. Oczywiście. Ciekawe, bardzo ciekawe. Ale też zainteresowałam się tym tematem i fakt jest taki, że w Polsce ten fetysz jest tak mało rozwinięty. Mhm. Na przykład Niemcy, Holandia i tak dalej, tamte strony internetowe, naprawdę dużo można znaleźć nawet takich pornofilmów po prostu, na których właśnie dziewczyny no nie robią nic innego, tylko gdzieś tam się bawią na tych materacach, skaczą. Tak. Ale to jest też fajny widok po prostu, jak się kobieta czy skacze na materacu, czy nie na materacu, to jest fajny widok. No jasne. Myślę, ale tu pewnie chodzi bardziej o materac. Nie, tam chyba wydaje mi się, że chodziło właśnie o materac. A propos Niemiec i Holandii, to tam chyba wszystko jest bardziej rozwinięte. No to prawda, kątem, tam, tam nie jest dziwne, że ktoś pracuje sobie na kamerkach, czy tam zarabia sobie pieniądze na OnlyFansie, także tam nikt się na tą osobę nie patrzy. A dziwnie. Chodzicie na jakieś imprezy takie branżowe? Jeszcze, tak naprawdę my zaczęliśmy zajmowanie się tym porno, tym wszystkim od września, października ubiegłego roku, więc tutaj tak naprawdę jeszcze nie było czasu na to, żeby iść na jakąś tego typu imprezę, poznać ludzi z tej branży i tak dalej, nie? Także dopiero gdzieś tam to są mimo wszystko. W ogóle wszystko mega ciekawie, bo dość szybko się wybiliście tutaj z tym. To prawda. Z tym wszystkim. Czego, za sprawą czego to się stało? Co było takim momentem przełomowym? Momentem przełomowym były Mistrzostwa Świata, to chyba wtedy były piłkarskie. I kibicowałam bardzo naszej polskiej drużynie, wiadomo. I na Twitterze po prostu wstawiłam post, że jak będzie brameczka, to wstawię nagie piersi. Mhm. Brameczki nie było, ale ja stwierdziłam, że dla mnie była. I wstawiłam te gołe cycuszki. I jak wstawiłam te gołe cycuszki, to
Poleciało, po prostu wszystko poleciało. Ja co chwilę patrzyłam na Instagrama, ja patrzę, a tu tak, 200 nowych obserwujących. Zaraz patrzę, kolejne 200. Chwila, moment, patrzę, artykuł w jakimś Super Express Sport czy coś tego typu. Mówię, kurczę, co się dzieje? I ja byłam w takim szoku, słuchajcie, naprawdę. No właśnie, co ty czułaś wtedy? Ja byłam w szoku, ja nie wiedziałam, co ja czuję. To ja pierwszy raz w życiu czułam coś takiego. To był mega strach, stres tym, jak to wszystko się zaczęło rozwijać, bo ja się nie spodziewałam, że przyjdzie taki moment, że ktoś coś powie w internecie albo napisze i będzie wielkie wow, wielkie boom, wyświetlenia na Pornhubie, to wszystko poszło tak w górę, no ale mega się cieszyłam, nie? Fajnie, fajnie, no na tym mi zależało, tak? Żeby gdzieś tam się zacząć przebijać, żeby ludzie zaczęli mnie zauważać, no bo łapać te zasięgi trzeba, nie? Zauważyłem, że masz taki miły stosunek do widzów, tak? Fajnie się wypowiadasz o tych widzach twoich, nie? Tak, bo wiesz, generalnie no na co dzień z nimi obcuję. To są ludzie, którzy, wiesz, nie przychodzą do mnie tylko i wyłącznie zrobić sobie dobrze, ale bardzo często przychodzą do mnie ludzie po prostu porozmawiać, spędzić ze mną te 15-20 minut, pół godziny, ile tam się umówimy. I wiesz, gdyby nie oni, to mnie by nie było. I po prostu darzę ich dużym szacunkiem. No i tego oczekuję, nie? Wiadomo, no nie każdy mnie tym szacunkiem będzie darzył. Też patrząc na poprawność polityczną, jaka jest w naszym kraju, no to tego się spodziewałam, że ten hejt będzie duży, że gdzieś tam ludzie nie będą mnie szanować i tak dalej, ale wiesz, jak ktoś mnie nie szanuje ze względu na to, że ja robię filmy porno, czy pokazuję się na kamerkach, no to nie jest dla mnie żadna ujma, bo generalnie to tylko i wyłącznie świadczy o tej osobie, o jej płytkim myśleniu, o wiesz, o tym takim zamkniętym myśleniu, nie? Także no, tych widzów, którzy mnie szanują, ja ich również szanuję, wielkie serduszko zawsze im wysyłam, ale jest spoko, nie? Łatwiej się pracuje, nie? Właśnie hejt cię dotyka chyba dość spory, mimo że masz dużą rzeszę fanów jako streamerka tak naprawdę. Dokładnie. W pewien sposób. No nie w pewien sposób, tylko w ogóle streamerka. Mm-hmm. Ale też masz tego hejtu dużo. Jak myślisz, skąd się to bierze? Dlaczego wy jesteście tak dotknięci tym hejtem? Wiesz co, właśnie tak jak wcześniej zahaczyłam, poprawność polityczna jest narzucone z góry. To jak mamy się wszyscy zachowywać, wiesz, za bardzo religia jest łączona teraz z polityką, jedno w drugie nie powinno wchodzić, a myślę, że właśnie przez to jest sex workerki są tak postrzegane. Mhm. Duża jest różnica twoim zdaniem między kimś, kto nagrywa z jednym partnerem, a na przykład z wieloma? Jeśli chodzi o filmy porno? Filmy porno i też taki aspekt trochę psychologiczny mimo wszystko, bo to jest chyba inna bariera. Wiesz, i też inaczej postrzegane to jest przez ludzi mimo wszystko. Myślę, że to jest inaczej postrzegane przez ludzi, natomiast gdzieś tam patrząc pod kątem biznesowym, to uważam, że to nie jest zły ruch, bo jednak wiesz, masz jakąś zmianę na tym filmie, coś innego się dzieje, twoi fani wiesz, widzą cię jakby w innej relacji, w innej sytuacji, więc wiesz, no to dalej jest też na topie gdzieś tam biznesowej, natomiast kolejna sprawa, to jest tak utarte, że wiesz, że facet, który zaliczy 10 lasek, jest spoko, no super, samiec alfa, ekstra, nie? No ale kobieta gdzieś tam swoich potrzeb seksualnych spełniać nie może, inaczej, może je spełniać, ale głośno nie może o tym mówić, no bo no, niestety no, jest uważana za łatwą i tak dalej, no ale wiesz, generalnie my kobiety też mamy swoje potrzeby, nie zawsze jesteśmy w związku, że mamy z kim ten seks uprawiać i jeśli facet może, a kobieta nie, dlaczego? Czemu dokładnie nie? Gdzie, no, to jest naturalne. Jaka jest różnica, nie? Bo ja jej nie widzę. Myślę, że każdy ma prawo do swojego wyboru. Dokładnie. A na kimś się wzorowałaś? Generalnie ja się nie wzoruję na nikim, natomiast dla mnie takim kopem do robienia tego było odkrycie owiaksów. Parki z Polski właśnie, która zaczęła się zajmować porno z tego, co kojarzę właśnie w okresie covidowym. Fajnie w tym momencie im to idzie z tego, co widzę i oni byli gdzieś tam dla mnie taką inspiracją. Okej, byli chwilkę wcześniej od ciebie tak naprawdę. No, dłuższą chwilkę, wiesz. Jak dwa lata około, nie? No, to jak ja w pół roku zdobyłam to, co zdobyłam teraz, to patrząc przez ten pryzmat, to przez te dwa lata zdobyłabym dużo, dużo, dużo więcej, więc oni, no, są dużo, dużo nade mną, ale przyjdzie czas, że im dorównam. Fajnie, że tak skromnie podchodzisz, ale ogólnie no, ta branża też swoje lata ma, więc tutaj są ludzie, którzy są naprawdę długie lata, czy powiedzmy Sasha Grey, czy tam Łysy z Brothers. No oczywiście. No to już tacy rozpoznawalni na całym świecie tak naprawdę. A ostatnio była ta drama Mi Khalify z Japsonem, tak? No była. I teraz kwestia, co ty o tym sądzisz w ogóle? Jakbyś ty miała taką akcję na przykład, że fan do ciebie podchodzi, robi sobie zdjęcia, a później dodaje coś takiego, tylko ten fan to ogląda go pół Polski. No wiesz, generalnie trochę słaba akcja. Ja myślę tak, to co on chciał osiągnąć, tym co zrobił, to osiągnął. Bardzo fajna promocja, ale
no on tutaj chciał taką grę słów, bo wiesz, bo to jest aktorka porno i tak dalej, jest znana z tej branży, nie, no to wiadomo, fajna gra słów, no ale no niestety nie pykło, nie, my też jesteśmy kobietami, które trzeba szanować, bo nie robimy nic złego, wiesz, nikomu, przede wszystkim nikomu krzywdy nie robimy. Chyba, że chce. No, chyba, że ktoś chce. No, to już jest inna kwestia, nie? Ale umówmy się, nikomu krzywdy nie robimy, więc nam szacunek też się należy. I wiesz, i taki komentarz do jakiejkolwiek dziewczyny nie byłby zbytnio w porządku, a tym bardziej wydaje mi się, że właśnie do osoby, która jest łączona z erotyką i tak dalej, no bo to takie trochę jest przyzwolenie do tego, żeby właśnie mniejszy szacunek okazywać właśnie seksworkerkom i tak dalej, no bo wiesz, duża rzesza fanów też jest dosyć młoda, jeśli chodzi o jego widownię, wiesz, ci chłopacy napiszą, no wiesz, spojrzą na to, że on tak napisał, no to wiesz, no to traktują jako coś takiego normalnego i wiesz, i to się powiela później, nie? Ja tak myślałem, czy on to zrobił specjalnie, czy po prostu to był taki kretyński ruch, ale wydaje mi się, że to taka papisuwa miała być. A czy spełnił cel? Ciekawe, no bo z drugiej strony trochę tak stulejarsko wyszło, nie? No wyszło dosyć stulejarsko, natomiast głośno było. No głośno. Wiesz, ludzie byli ciekawi, co to jest za piosenka. I tak dalej, więc... Piosenka fajna, propsuje, Żabso. No fajna, jest to prawda. Propsuje cię, bardzo dobra nuta, ale dobra. Ruch kiepski. Ruch a kiepski. Co sądzisz o OnlyFansie? Ja sama mam OnlyFansa, uważam, że to jest w porządku, wiesz o co chodzi, ja nikogo nie zmuszam do tego, żeby wykupywali mojego OnlyFansa, ktoś ma ochotę wesprzeć mnie w ten sposób, zobaczyć co tam się dzieje u mnie i tak dalej, no bo wiadomo, OnlyFans też jest taką platformą, gdzie jednak wstawiam rzeczy, których nikt nigdzie indziej za darmo nie znajdzie, no bo słabo by było, żeby ktoś mi zapłacił pieniądze za to, co może sobie znaleźć za darmo, nie? Więc tam mam też większy kontakt z moimi widzami, piszę z nimi i tak dalej, chociaż w większości, kto do mnie napisze, to staram się zawsze odpisać, czy nawet serduszkować wiadomość, cokolwiek. Nie, jednak utrzymywać cały czas jakąś tam relację z moimi widzami. Nie ukrywajmy, że to jakby nie było zarobek, ten OnlyFans i cała ta twoja działalność. Mhm. Jak na tym wychodzisz? Wiesz, ja uważam, że pieniądz lubi ciszę, natomiast wychodzę na tym dobrze. To jest w tym momencie moje jedyne zajęcie, jeśli chodzi o zarabianie pieniędzy, właśnie ogólnie pojęte to porno, więc jest spoko. A taka początkująca aktorka, ile może, robiąc to, co ty, zarobić. Nie taka, która się wybiła, tak jak ty, jest już bardziej znana i miała ten pik popularności, tylko tak na początku. Ja ci powiem, i ten OnlyFans, że i to wszystko. To tylko i wyłącznie zależy od tego, przede wszystkim, jak się sprzedasz. Sprzedasz w kwestii takiej, wiesz, filmy i tak dalej, jako swoją osobę. Jaką masz gadaną, bo tam jest bardzo ważne gadane i... To ja ci nie powiem, bo to jest tak, że jednego dnia ja mogę zarobić 1000 zł, a drugiego dnia zarobię 10 zł. Ale przedział taki powyżej 50 tysięcy? Miesięcznie? Myślę, że to jest spokojnie do zrobienia. Okej, okay, czyli pieniądz jest dobry. Jest dobry pieniądz, tak, naprawdę pieniądze tutaj są mega dobre, trzeba po prostu umieć. A wy to robicie w jakim modelu? Sami wszystko? Bo rozumiem, że niektórzy mają jakieś agencje czy takich... szefów, można powiedzieć, pośredników i wtedy się zarabia dużo mniej, tak? Tak, dużo mniej się zarabia, wiesz, agencje, no ja to powiem od mojej strony, bardzo dużo agencji do mnie pisze, które są właśnie promotorskie, zajmują się twoim OnlyFansem i tak dalej. Oni przeważnie chcą brać od ciebie takie 50% prowizji. Dużo. To jest bardzo dużo. To jest bardzo dużo. Nieładnie. To jest bardzo dużo, ale nieładnie. Ja nie korzystam, wiesz, ja sobie na razie radzę sama ze wszystkim, z tą promocją i tak dalej. Nie idzie to źle, więc póki mogę, działam sama, wiadomo, może kiedyś będę na tyle znana i będę miała tyle roboty i tyle wszystkiego, że wiesz, będę potrzebowała kogoś do pomocy, ale na ten moment działam sobie sama i jest okej. Okay. Znowu zahaczę o tą Mię Khalifę, bo ona mówiła, że dostała 12 tysięcy za 12 odcinków. To jest możliwe? Dolarów oczywiście. Ciężko mi jest powiedzieć, bo mnie się... To jest dużo twoim zdaniem? To jest dużo, ale... Wiesz, ja też patrzę z tego punktu, w którym ja teraz jestem, bo wiesz, ja nie osiągnęłam nie wiadomo jak wysokiego pułapu, chociaż i tak wydaje mi się, że jestem w dość takim wysokim miejscu, nie spodziewałam się, że tak szybko w tym miejscu będę. Wydaje mi się to dużą kwotą, natomiast wiesz, u mnie to trochę inaczej wygląda, bo ja nie jestem w żadnej, nie należę do żadnej produkcji, do żadnej agencji, do żadnych breezers, wiesz o co chodzi. Ja sobie działam sama, więc tak naprawdę ja zarabiam za wyświetlenia, tylko od tego, jeśli chodzi o strony, to tylko od tego to jest zależne. Myśleliście coś o zagranicy też? Generalnie jeśli chodzi o zagraniczny rynek, na ten moment ja muszę osiągnąć pewne rzeczy w Polsce, żeby myśleć o, wiesz, o dalszym rozwoju. Ja to lubię mieć tak, wiesz,
po kolei wszystko zrobione, tak żeby wszystko miało ręce i nogi, a nie z każdego tak po trochu porobić. Mhm. Myślę, że to będzie na pewno dobry ruch, no bo wiesz, tam inne pieniądze to są, nie? No wiadomo, zarabia się już nie w złotówkach, ale też na pewno bym musiała podszkolić trochę swój język, nie? Żeby czuć się w 100% pewnie, no bo wiesz, siedziałam za granicą, to bardziej rozmawiałam w kwestiach magazynowych i tak dalej, więc ja mam ten język pod inną branżę. No że pewnie, tak to ujmę, pewnie. Nie? A jest jakiś taki ranking, że wtedy stwierdzisz, że jesteś pierwsza na przykład? Albo druga, trzecia, wiesz... W Polsce, to co chcesz osiągnąć w Polsce, mówisz? Czy to jest pułap finansowy, wyświetleń, czy jakiś ranking? Bardziej chodzi o to, żebym ja już się czuła tak pewnie, że wszystko jest dobrze robione, wiesz, w dobrej jakości, z dobrym dźwiękiem, po kolei, że pewne rzeczy tam na przykład nie sprawiają już nam problemów, wiesz o co chodzi, taką pewność stuprocentową, że wszystko robię dobrze z filmami i dopiero wtedy mogę iść gdzieś dalej, nie? Okej. Bo ty się, Natalii, często pojawiasz na jakichś galach, takich FEN, na przykład ostatnio, prawda? Czy ty, co ty w ogóle sądzisz o tym, bo FEN akurat to jest zwykła fajterska federacja, ale też pojawiasz się na freakfightowych. Tak. Co sądzisz w ogóle o freakfightach? Zawalczyłabyś sama? Wiesz co, czy ja bym zawalczyła? Ciężko mi też powiedzieć. To wszystko zależałoby od tego, co ja miałabym zaproponowane. Bo nie oszukujmy się, gdzieś tam pracuję swoim wizerunkiem i wiesz, treningi, przygotowania i tak dalej też wykluczają mnie gdzieś tam z pracy, którą wykonuję. No bo jednak, wiesz, poobijana twarz i tak dalej, kolejna kwestia, wiesz, pójdziesz na walkę, złamę nos, cokolwiek, wiesz, takiego konkretniejszego się stanie i też jestem wyjęta z życia mojego biznesowego na jakiś czas, więc to musiałyby być dobre pieniądze. Druga sprawa, ja też jestem osobą, która niekoniecznie lubi wchodzić w konflikty, ja raczej jestem taką ugodową, co nie zmienia faktu, że jestem dość temperamentna. Nie wiem, czy bym się tam odnalazła, myślę, że bym się odnalazła. No i tak to właśnie chyba wygląda, nie? O freakfightach co myślę? Lubię oglądać. To jest dla mnie fajne widowisko, fajne show, bo nie jest to typowo sportowe, tylko dzieje się tam otoczka, wiesz, te różne ich przepychanki, kłótnie, wymiany słowne i tak dalej, i tak dalej. No to dla mnie jak dla widza jest w porządku, ja lubię pooglądać. Nie lubisz się kłócić, ale kłótnie lubisz oglądać. No, dokładnie. To czyli musieliby dobre pieniądze zaproponować, tak, mówisz, tak, żebyś zawalczyła, bo konfliktów chyba nie masz. Natrafiłem w którymś wywiadzie na to, że mówisz, że nie czujesz jakiejś tam konkurencji z powodu tego, że po prostu szanujesz te dziewczyny, które robią to, co ty. Nie, że tam się czujesz jakoś ponad, tylko po prostu szanujesz, więc chyba nie masz jakichś konfliktów. Nie, tak? Absolutnie nie mam żadnego konfliktu. Ja dziewczyny z branży traktuję jak koleżanki, bo nie oszukujmy się, jest tyle fetyszów, tyle upodobań, tyle różnych gustów, że każda z nas znajdzie coś dla siebie i każda z nas te swoje pieniądze, które ma zarobić, tak czy siak znajdzie. Więc dla mnie dziewczyny są bardziej, wiesz, inspiracją, wsparciem, koleżankami. W ten sposób je odbieram. Jak się widzisz tak na przestrzeni lat? Ile masz zamiar to robić? A ewentualnie jak skończysz, że tak powiem, karierę, to co później? Mam zamiar to robić jak najdłużej. Generalnie jeszcze nie myślałam o tym, ani razu mi przez głowę nie przeszło, żeby zakończyć ten biznes, bo naprawdę fajnie się w tym czuję. No jak najdłużej, jak wiesz, dopóki wiek pozwoli i zdrowie. Co nie zmienia faktu, że na pewno jak już wiesz, jakieś takie dobre pieniądze będę zarabiała, na pewno otworzę coś, co będzie mi przynosiło zysk. Wiesz, już nie obejmując porno, żebym ja nie musiała wtedy pracować już swoim wyglądem, no bo wiadomo, wiesz, będę miała te 50, 60, 70 lat, wiadomo, nikomu tutaj nic nie wypominam wieku, no ale to już nie będzie taki odpowiedni wiek do, tak myślę, moim okiem, do robienia porno, chociaż mówię, są gusta i guściki, tak? Będziesz milfem po prostu. No na przykład. I też będzie jakiś materiał. I też będzie jakiś materiał, ale nie, na pewno chcę jakiś biznes otworzyć, który totalnie nie będzie związany z porno, żeby jednak z innej strony też móc zarabiać pieniądze, bo wiesz, no może nie wyjdzie. Są też takie pokrewne biznesy, tam sex shopy czy jakieś tam... No wiadomo, są różne pokrewne biznesy, natomiast ja nie wiem, czy ja nie pójdę w zwierzątka. Tak? Takie właśnie te, o których mówiłam, jakieś tam terraryjne, wiesz, jakieś hodowle i tak dalej. No zobaczymy. To ciekawe, ciekawe. Pojawia się takie pytanie czasami, czy spotykasz się za pieniądze? Jaki masz stosunek? Tak, wiesz, dla ludzi zauważyłam, że jak ktoś zauważy, że ty nagrywasz porno, pokazujesz się na kamerkach, to jest równoznaczne z tym, że ty się spotykasz za pieniądze. No bo przecież ty lubisz seks. No ale co z tego, że ja lubię seks? Ty też lubisz seks, a się z nikim za pieniądze nie spotykasz. To są po prostu moje zasady, których nie przekraczam, bo ja chcę się czuć ze wszystkim moralnie dobrze, bo ja bym nie czuła się z tym najlepiej, co nie zmienia faktu, że gdzieś tam mnie ani to ziębi, ani mnie to grzeje, co tam te dziewczyny robią, nie? To jest ich sprawa. Jak one się czują dobrze. No tak, z racji tego, że Lil Masti czy też Sex Masterka zakończyła karierę, ja byłem bardzo smutny.
z tego powodu, bo to była naprawdę ciekawa edukacja, szanuję to. Teraz mi, i w takim razie powiedz mi, czym byś zastąpiła wibrator a propos tego? Czym bym zastąpiła wibrator? Nauk seksualnych. Słuchaj, pierwsze co mi przyszło na myśl, mówimy o normalnym wibratorze, który jest upodobniony do członka i wibruje, tak? No tak. No to ja bym go na przykład zastąpiła szczoteczką elektryczną. Tak na szybko. Tylko, że szczoteczka to jest taka mała powierzchnia wibrująca. No nie, no nie wiem, no jak sobie kupisz taką grubszą szczoteczkę, no to już jest większa powierzchnia wibrująca. Aha, no to wszystko właściwie co wibruje, tylko że możesz mocniej... Możesz sobie zastąpić, no jasne, pewnie, okay, że dobrze, tak. To muszę tą radę wziąć do siebie. A powiedz mi, czy udajesz orgazmy? Nie, nie udaję takich rzeczy. Nie? Nie. Jest duża różnica chyba między zwykłym stosunkiem takim między partnerem w łóżku, a tym, co się dzieje na kamerach. Na kamerach to jest takie niemalże show. Jest trochę wyczynowo? Czuje się tą presję? Jest trochę inaczej. Wiesz co, presję może byśmy czuli, gdybyśmy nagrywali z jakąś ekipą, z jakimś, wiesz, scenarzystą, reżyserem i tak dalej, i tak dalej. A my robimy wszystko na lajcie, więc wiesz, tutaj nam coś nie wyjdzie, zrobimy to inaczej. Tu trochę coś inaczej, źle widać. Spoko, przejdzie, bo wiesz, my robimy na razie porno amatorskie, więc tutaj to też jest zupełnie inne niż, wiesz, te produkcje takie już konkretne, nie? Ale wygląda to dobrze. Nie żebym oglądał oczywiście, bo absolutnie tego nie robiłem przed tym wywiadem. Oczywiście. A powiedz mi, czy jakieś najgłupsze pytania, jakbyś mogła się podzielić takimi dwoma, trzema takimi najgłupszymi, które wiesz, dostaję. Wiesz co, te pytania, o których powiem, byłyby ok, gdyby jakaś konwersacja wcześniej między mną a tą osobą wynikła. Ale na przykład wchodzisz sobie na Instagrama, widzisz, masz wiadomość jakoś, no, wchodzisz zobaczyć, co tam się dzieje. Wchodzisz zobaczyć, co tam się dzieje. Z człowiekiem nie zamieniłeś żadnego słowa. I pierwsze pytanie, jakie dostajesz, słuchaj Natalka, takie pytanko, nie miałabyś 230 zł na benzynkę pożyczyć? No ja nie wiem, czy to ktoś żart... No to pytam, czy to żarty, nie? No nie, no to nie żarty, a ty pewnie to tak odebrałaś. Ja mówię, nie, no wiesz co, sorry, nie mam. Mówię, a ty nie miałbyś zrobić jakiegoś przelewiku tak z 500 zł? No o, wiesz. Kurde, jesteście podupceni. No naprawdę, jak można komuś, nie? Takie pytania zadać? Albo wiesz... Ale Natalia, masz po programie jakąś stóweczkę, żeby dla mnie coś... Dobra, tak? Radę sobie. Dobra. Albo wiesz, na przykład dostaję pytanie, też pierwsze, bez żadnej konwersacji wcześniej, słuchaj, takie luźne pytanie. Co byś sobie wybrała na ostatni posiłek? No pierogi bym wybrała z kapustą, z grzybami, ogólnie jestem pasjonatem. Przed śmiercią? Tak, no chyba tak, no jako na ostatni posiłek, no to chyba przed śmiercią, nie? Bo no nie wiem, czy ostatni jakiś po seksie, czy jakiś taki, bo nie wiem, może być nawiązanie do branży. No ciekawe pytanie, ciekawe. Z tymi pieniędzmi to sam trafiłem, nieraz ktoś chce pożyczyć właśnie, kogo kompletnie nie znam, albo tak po prostu twierdzi, że na coś wpłacę, no, także no, tu mnie nie zdziwiłaś z tym posiłkiem. Nie wiem, czy to fetysz jakiś, czy co. I wiesz, i kolejne dziwne pytanie, które dostaję, no to właśnie jest pytanie, czy się spotykam za pieniądze. Skoro ja wszędzie, wiesz, otwarcie mówię, na każdym praktycznie wywiadzie staram się to zaznaczyć, że nie spotykam się za pieniądze i bez względu na to, czy ktoś mi zaproponuje 50 zł, czy 50 tysięcy, dla mnie to nie ma znaczenia, wiesz. Pewne zasady są takie, których no się nie łamie i trzeba się gdzieś tam nimi kierować, żeby samemu się wewnętrznie nie przeszło czuć. Ci to nigdy przez mnie. Nie, serio. Czyli nie. Ty masz po prostu takie zasady, że jednak nawet jak nie jesteście z tym partnerem ze sobą, to jednak to jest taki, jedna osoba to jest i jakoś tak bardziej dla ciebie mindsetowo. Wiesz, tak? U nas to wygląda też tak, że to, że my nagrywamy ze sobą na przykład filmy, to nie znaczy, że gdzieś tam nie mamy swojego życia prywatnego. Ja nie mam nic przeciwko, żeby on czy miał partnerkę swoją, czy spotkał się z jakąś dziewczyną, czy tylko na seks. Ja tak samo, wiesz, my nie jesteśmy ze sobą kajdankami przywiązani, tylko każdy z nas prowadzi gdzieś tam swoje prywatne życie. No. Ale mówiłaś o tych zasadach. To twoje zasady są takie, że nigdy byś za pieniądze... No nie, za pieniądze nie. Za pieniądze nie, ale jakbym miała na kogoś ochotę, to i może bym go, wiesz... Za darmo nawet wzięła. No a jak? No dla, wiesz, dla przyjemności mojej, no to jest zupełnie inna kwestia, nie? Gdzieś nie, no idziesz... tak właśnie, bo wiecie, chcemy powiedzieć, że w tym nie ma nic złego. Jak ktoś sobie to robi, to my pewnie. Do tego, ja do tego nic nie mam, czy Natalia, czy ktokolwiek nie powinien mieć. Tylko po prostu pytam, dlaczego akurat takie zasady, no bo inna dziewczyna może by powiedziała i nagrywam, i się spotykam za pieniądze, i jest wszystko. I luz, pewnie. Jak ma ochotę, wiesz, czuje się z tym dobrze, zarabia sobie fajne sianko, rozlicza się, bo to w naszym kraju też jest ważne. To niech się bawi. Tylko nie można być pimpem, niestety. Pimpem nie zostaniecie, kurwa. Możecie, do Stanów trzeba wyjechać, żeby zostać pimpem. Tak. Ale czy miałabyś jakieś wymagania odnośnie osoby, z którą byś miała wystąpić ewentualnie? Wiesz, na ten moment ja nie planuję w ogóle występowania z kimś innym na filmach. Na razie działamy sobie razem. Ja mówię, ja muszę być...
mieć w 100% wszystko ogarnięte, żebym ja myślała, wiesz, o rozwoju dalej. No jak na razie nagrywamy we dwoje, także w ogóle się nad tym nie zastanawiam, nie? Ale gdybym już miała nad tym myśleć, no to wiesz, na pewno wymogi typu badania, jakoś tam wytrzymałość podczas tego stosunku, no bo jednak, no jakoś, jakoś to musimy nagrać, nie? Wiadomo, nie zrobimy shortsa 10-sekundowego, no bo to słabo wyjdzie. To musi być filmik taki. Czyli niestety, przykro mi, ale prawiczki... Myślę, że nie pójdzie, myślę, że się nie uda. Tylko jeden taki filmik mógłby być z prawiczkiem jeden, i wtedy na próbę. Tak. Tylko, że mało reklam byś tam dała. No cóż, coś za coś, to szybko by było. Ale za to byłoby dużo wyświetleń. Ja bym nie oglądał tego, ale może ktoś by obejrzał. No nie mów, że z ciekawości byś nie zobaczył. Kurde, no musiałabyś w tytule nie napisać, ile to trwało. No wiadomo, że widać, ile to trwa. No ale z ciekawości byś zobaczył, jak ten, wiesz, prawiczek sobie tam poradził ze swoją pornstar. To mi podeślesz linka najwyżej. Jak będzie taki odcinek, to ci podeślę. A powiedz mi, czego byś nie zrobiła na kamerce? Wiesz co, na razie na kamerkach nie oferuję w ogóle analu. Nie oferuję. Na razie zostawiam to dla swojej przyjemności. Ja mam pewien plan, w jaki sposób swoim widzom przekazać to. Wiesz, jakiś tam... Czyli nie, anal, no, w zasadzie to tylko, anal odpada. W zasadzie tak? To tylko anal. Aha, no, okay. Ja jestem bardzo elastyczna i panowie na większość rzeczy możemy się umówić. Tylko wszystko zależy od ceny, oczywiście. Oczywiście, wiadomo. No, za co bierzesz najwięcej tak naprawdę na takiej kamerce? Wiesz co, za takie najgrubsze jakieś fetysze, nie? Typu pis, typu głębokie gardła, takie konkretne już. To jest wymagające. To jest no, wymagające, wiesz, to więcej ode mnie wymaga niż to, że ktoś chce popatrzeć na moją wypinkę, nie? No, także w ten sposób. Wiesz, wiadomo, każdy by chciał wszystko za darmo. W Polsce mamy tą tendencję do proszenia wszystkiego za darmo. O, jeszcze się cofnę do najdziwniejszych pytań. Jedno z najdziwniejszych pytań to jest, czy wyślę zdjęcie za darmo. No dla mnie to jest dziwne, bo wiesz, bo jak ty idziesz do pracy, to szef ci nie mówi, ej, a nie przyszedłbyś jutro za darmo? No właśnie. No proszę, no jeden raz, no weź. No nie przyszedłbyś za darmo, wiesz, to jest twoja praca, z której się rozliczasz, tak? Niektórzy może nie uznają, że to jest twoja praca, tylko myślą, że są już twoimi kolegami albo jakimiś potencjalnymi facetami tutaj. Nie? Na przykład, wiesz, też dużo ludzi nie rozumie tego, że ja mam jakąś tam cenę i nie zrobię czegoś taniej, bo ja się rozliczam. Ja normalnie prowadzę działalność, z każdej zarobionej złotówki muszę się rozliczyć, więc wiesz, mi tam za 20 zł na przykład, no nie dlatego, że mi się nie chce, bo jestem leniwa i jestem pazerna na pieniądze, wiadomo. Tylko dlatego, że po prostu mi się to nie kalkuluje, wiesz, zrobić coś tam za 20 zł, zapłacić z tego podatki, mój czas poświęcić, prąd i tak dalej. No bo wiesz, no to no jak chodzi o sprzedaż czegoś, no to łączymy wszystkie rzeczy, które gdzieś tam wchodzą w skład tej. Okej, okay, a i takie zdjęcie ile kosztuje? Wiesz co, pojedynczych zdjęć raczej nie sprzedaję, chociaż gdzieś tam mam wystawione jedno, jedyne zdjęcie, ale to tylko i wyłącznie ono jest nadal wystawione, bo kiedyś jeden facet mnie poprosił, żebym wystawiła jedno zdjęcie mu na sprzedaż. On tak bardzo je chciał. Aha. No i wystawiłam to zdjęcie na sprzedaż, no i w sumie do dnia dzisiejszego ono jest tam wystawione. To jedno zdjęcie mam za 20 zł wystawione, ale pojedynczych zdjęć raczej nie sprzedaję, raczej jakieś tam pakiety, nie? OnlyFans jest chyba odpowiedzią na to januszowanie, bo on dużo nie kosztuje. Możesz dać za... Nie wiem, ile to kosztuje tak naprawdę. Za ile ale chcesz. Ale po prostu... Aha, może ile chcesz. Sam ustawiasz sobie. Okej, okay, czyli na przykład ktoś da ci 10 zł i 20-30, ale dla ciebie mówi, że to za mało dobra, to powiedzmy, że 50, 100 zł i już jesteś w stanie coś tam podziałać, więc w sumie nie są to jakieś duże koszta dla kogoś, a ty sobie zarabiasz. Wiesz, nie? Jak wykupujesz OnlyFansa, to wykupujesz go sobie na miesiąc czasu. Możesz go na dłużej, ale tak podstawowo wykupujesz sobie na miesiąc czasu. No i przez ten miesiąc czasu OnlyFans, ja nie wiem, czy tam masz jakiegoś wykupionego, czy nie, ale on mniej więcej wygląda, no nie wnikam, nie? Mniej więcej wygląda jak Facebook. I tam, wiesz, codziennie są wrzucane zdjęcia, filmy, wiesz, ja na przykład wrzucam przedpremierowo moje filmy, które są na Pornhubach i tak dalej, także dużo tam się dzieje, nie? Ciekawe. Nie, tak naprawdę ja właśnie nigdy nie wchodziłem w to jakoś, no nie, prywatne moje zdanie po prostu dla mnie ja bym czegoś takiego nie kupił, ale szanuję oczywiście, rozumiem, że ktoś chce i tak dalej, ale zauważyłem, że w Stanach dziewczyny z tego naprawdę mają kolosalne pieniądze, no, z tego co widziałem. Tak. W Polsce nie wiem, czy już tak jest, ale w Stanach no to widziałem, że bardzo dużo. No, w Polsce też można już zarobić duże pieniądze, bo jest jedna dziewczyna właśnie, która dawała wywiad, oglądałam z nią i wiesz, w 2 miesiące 100 koła zarobiła, nie? W chyba 2 miesiące? Tak, 100 tysięcy złotych zarobiła w 2 miesiące. Czyli nie? 50 tysięcy miesięcznie, no, powiedzmy. Powiedzmy, tak? No. Wyciągać średnią, no to słuchaj, no to są bardzo dobre pieniądze, no, nie?
No tylko trzeba trzymać jakość, tak? Wiadomo, trzeba dobrą jakość tych swoich i filmów, i zdjęć dawać, no bo wiadomo, jak masz za coś zapłacić, no to oczekujesz tej jakości, tak? Wiadomo. To jest normalny biznes. No jak tam obserwuję niektóre dziewczyny z twojej branży, no to one mają bardzo, ty też zresztą, dobry kontakt z widzami. Ci widzowie piszą komentarz, od razu jest odpowiedź. Mhm. Taka miła odpowiedź zachęcająca, więc myślę, że jak ktoś umie ten biznes robić, to może naprawdę fajnie zarobić. Bardzo dużo daje ta cecha, jeśli jesteś kontaktowy, jeśli lubisz rozmawiać, jeśli jesteś otwarty, to bardzo dużo daje, nie? Bo jesteś w stanie z tym widzem porozmawiać na każdy temat. Na każdy temat, a dużo, naprawdę, naprawdę dużo ludzi wchodzi po prostu sobie popisać, pogadać, pożalić się, popatrzeć tylko i nie wymagają od ciebie jakichś tam nie wiadomo czego. Zależy, jakich ludzi chyba przyciągasz, nie? Bo można w różnych klimatach się obracać i wtedy takich z wyroli gdzieś tam ściągać do siebie, nie? No to też, wiadomo. Ja muszę tego OnlyFansa sobie założyć. Ja polecam. No. Ja wiem, że wy będziecie to śledzić, bo przecież widzę po komentarzach, więc... Będzie grubo. Tak, ale nie, no to zależy chyba od widza w dużej mierze, nie? Kto na pewno, no tak, oczywiście, że tak. A to jakoś wpływa na twoje życie erotyczne? Ta działalność? Myślisz, że ona ma jakieś na psychikę taki wpływ? Znaczy, na moją nie, ale na psychikę ludzi tak. No bo wiesz, ludzie, tak jak wcześniej rozmawialiśmy, ludzie, porno równa się seks, równa się prostytucja, czyli lubisz uprawiać seks, czyli nie odmówisz, czyli nieważne, czy za pieniądze, czy nie, to ty z nim do łóżka pójdziesz. Więc wiesz, no raczej na mnie nie wpływa. Ja nie widzę gdzieś tam. Na myśli, czy na przykład jest problem jakiś później w relacjach albo coś takiego? Nie wchodziłam w żadną głębszą relację i nawet nie próbowałam wejść w żadną głębszą relację, odkąd robię to, co robię, bo ja w tym momencie nie mam czasu. Ja nie miałabym czasu w tym momencie dla drugiej osoby poświęcić jej tyle, ile ode mnie by chciała. Zresztą myślę, że też to nie byłoby proste znaleźć kogoś, co nie zmienia faktu, że bardzo dużo facetów to mi pisze, że tak, oni będą to akceptować i tak, tylko żebym ja z nimi była. Wiesz, osoba, która będzie akceptować to, że jednak raz w tygodniu chodzisz do łóżka z kimś innym. Myślisz, że to możliwe? Myślę, że to możliwe. Wiesz, za granicą nie jedna aktorka ma normalnie, aktorka mają rodziny, dzieci, mężów i tak dalej, no a pracują jak pracują, nie? Mhm. Mówiłaś, że to jest męczące, a chciałaś kiedyś powtórkę poza kamerami? Wiesz, no wyglądowo nie jeden mężczyzna mi się spodobał, wiesz o co chodzi, nie jeden facet mi się spodobał, natomiast dalej bym się nie czuła z tym dobrze w ten sposób, że wiesz, ktoś przyszedł do mnie na kamerkę, ja się z nim po tej kamerce umówiłam, no to nie tak jednak wolę kogoś tak na żywo poznać i wiesz, albo pójdziemy razem do łóżka, jak będziemy mieć oboje ochotę, albo nie, albo wejdziemy w jakąś głębszą relację, wiesz, jednak na żywo to jest na żywo, nie? Inaczej. Co nie zmienia faktu, że naprawdę zdarza się bardzo duża ilość mężczyzn, którzy są mega pociągający i wyglądowo, i z zachowania. No. Na żywo to na żywo, ale mimo wszystko ludzie potrafią się podniecać do tych zdjęć, filmików i jakoś nie trzeba im więcej. Nie, no wiadomo, że tak. Nigdy to nie będzie to samo, ale też wiem, że jest duża liczba ludzi, którzy wolą zrobić sobie dobrze sami niż na przykład seks, nie? Większą im to sprawi przyjemność. A to ciekawe. Tak, no sporo jest takich ludzi. Dzięki wielkie za rozmowę, Natalii. Również bardzo dziękuję. Powodzenia w tym, co robisz. Bać hejterów i tak dalej. Także dzięki wielkie za rozmowę. Żegnamy się. Cześć. Pa.